Tekst Manny na 23 lipca Jeśli zaś ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie zabiega, wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. 1 Tymoteusza rozdział piąty, werset 8 Komentarz parauzyjny. Wiara zawiera w sobie znaczenie miłości, współczucia, zainteresowania drugimi i troski o nich szczególnie o domowników wiary. Jak bardzo pozwala nam dostrzec współczujący charakter naszego pana fakt, że myślał ono o dobru drugich w czasie, gdy sam uginał się pod ciężarem doświadczeń. Jego własna agonia nie przeszkodziła mu w myśleniu o swojej matce i troszczeniu się o jej przyszłość. Dostrzegamy tu wybór Jana bez wątpienia, dokonany przede wszystkim z powodu jego miłującego, czułego usposobienia, po drugie z powodu jego gorliwości dla Pana oraz prawdy, i po trzecie z powodu jego odwagi, popychającej go do pozostawania w pobliżu umierającego mistrza w jego ostatnich godzinach z narażeniem własnego życia. Zwróćmy uwagę na te charakterystyczne cechy, które Pan pochwala, abyśmy sami mogli je rozwijać i w ten sposób otrzymać szczególne przywileje służby od tego samego mistrza. Reprint numer 2473 Komentarz Epifaniczny. Na każdego w tym życiu nałożona jest pewna odpowiedzialność, różna w naturze, stosownie do zajmowanego stanowiska. Na tych, którzy mają rodziny, spoczywają szczególne obowiązki, zależne od zajmowanych przez nich pozycji. Głowa rodziny zobowiązana jest zaspokajać potrzeby znajdujących się na jej utrzymaniu. Odmowa uznania i wypełniania tej odpowiedzialności jest wyparciem się wiary. Jednostka postępująca w ten sposób jest gorsza niż niewierzący. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego ewangelicznego Instytutu Biblijnego (SNPD). Pierwsza Mojżeszowa rozdział 18, werset 19. Poznałem go bowiem po to, aby nakazał swoim synom i swojemu domowi po sobie strzec drogi pana. Czynić sprawiedliwość i prawo po to, by Pan ziścił względem Abrahama to, co o nim zapowiedział. Rozdział 30, werset 30. Bo niewiele miałeś tego przedtem, a wystrzeliło obficie i błogosławił cię Pan dzięki moim krokom. A teraz, kiedy, wreszcie, zrobię także coś dla mego domu. Przypowieści Salomonowe rozdział trzynasty, werset dwudziesty drugi. Człowiek dobry przekazuje dziedzictwo synom synów, lecz majątek grzeszącego zachowany jest dla sprawiedliwego. Izajasza rozdział pięćdziesiąty ósmy, werset siódmy, taki, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych tułaczy, przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go. I nie odwrócisz się od rodaka. Rzymian rozdział 12 werset 17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie, zabiegajcie o to, co dobre względem wszystkich ludzi. II korentów rozdział 8 werset 21 Zawczasu bowiem myślimy o tym, co szlachetne, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Rozdział dwunasty, werset czternasty. Oto po raz trzeci gotów jestem przyjść do Was i nie będę ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co Wasze, ale Was samych, gdyż nie dzieci powinny odkładać dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Galatów rozdział szósty, werset dziesiąty. W takim więc razie, na ile mamy czas, czyńmy dobro względem wszystkich. A najbardziej względem domowników wiary. Efezów rozdział szósty, werset czwarty. A, wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, ale wychowujcie je w karności i pouczeniu Pana. Ewangelia Mateusza rozdział osiemnasty, werset siedemnasty. Jeśli zaś ich zlekceważy, powiedz zgromadzeniu, a jeśli i zgromadzenie zlekceważy, Niech ci będzie jak poganin i celnik. Tytusa rozdział drugi, wersety czwarty i piąty, aby zachęcały młodsze, by były kochające mężów, kochające dzieci, rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, uległe własnym mężom, żeby słowu Bożemu nie bluźniono. Pieśni 196, 343, 94

zwłaszcza o domowników nie zabiega wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego pierwszy tymoteusza rozdział 5 werset 8 pytania czy w tym tygodniu zaspokoiłem zaspokoiłam własne potrzeby dlaczego jak z jakimi wynikami jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.